Wczesna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Artur Standowicz, kandydat na prezydenta Radomia Prawa i Sprawiedliwości, były wicewojewoda mazowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy długo się pan zastanawiał nad tym, czy zdecydować się na start? Jakie były te okoliczności? Bo ja tu dopytywałam moich gości, zwłaszcza tych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, kto będzie kandydatem. Czasu coraz mniej, krótka kampania. Wiemy, że to pan poprowadzi drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Czy na co pan stawia w tej kampanii i czy długo się pan nad tym zastanawiał? Czy było namawianie, czy to była pana decyzja? Dużo pytań na sam początek. No decyzja oczywiście była moja, no bo musiałem się zgodzić na kandydowanie na prezydenta Radomia. Poczytuję sobie to jako zaszczyt, także wielkie wyzwanie. Jestem przekonany, że podołam tej funkcji. No, jest to zawsze wielkie wyzwanie, start na gospodarza danego miejsca, czy gminy, czy miasta. I razem z naszą drużyną Prawa i Sprawiedliwości ruszamy, tak kolokwialnie mówiąc, miasto. Będziemy starali się przekonać wszystkich Radomian, bez względu na to, jakie mają zapatrywania polityczne, że Radom zasługuje na zmianę, Radom stać na więcej, w Radomiu można zrobić więcej, wyzwolić energię, jaka drzemie przecież w 200-tysięcznym mieście. Na tej prezentacji mówił pan o tym, że będzie przedstawiany program, te rzeczy, te działania, program, który chce pan zrealizować. Czy dzisiaj poznamy te założenia? Na co pan stawia? Już w najbliższych dniach poznamy te założenia. No, każda kampania wyborcza kieruje się swoimi założeniami. Przyjęliśmy pewną strategię komunikacji, postępowania w tej, jak pani słusznie zauważyła, krótkiej kampanii wyborczej, no bo powiedzmy już niecałe półtora miesiąca do 7 kwietnia i do wyborów. Będzie to więc kampania intensywna. Razem z radnymi w poszczególnych okręgach będziemy spotykać się z mieszkańcami, będziemy przekazywać to, co chcemy dla Radomia, dla naszego miasta zrobić. W mediach społecznościowych pan dużo poświęca uwagi na to, co do tej pory udało się zrobić, kiedy był pan wicewojewodą mazowieckim. Pieniądze na Aleję Wojska Polskiego, na SOR, pieniądze na ulicę Wolanowską, pieniądze na wiadukt. Mówi pan dużo o tym rządowym wsparciu. Rozumiem, że to będzie ważna część kampanii. To, co do tej pory udało się zrobić. Myślę, że tak. No, jako wicewojewoda mazowiecki z Radomia przez ostatnie lata miałem wielką przyjemność wspierać miasto Radom. Jestem z tego niezmiernie dumny i też o tym mówiłem, że odchodząc z funkcji wicewojewody mazowieckiego, mam po prostu takie poczucie dobrze spełnionej misji, bo jak pani zauważyła, no to są ogromne rządowe pieniądze, jakie udało mi się pozyskać dla miasta Radomia, przekazać panu prezydentowi na ważne dla Radomian inwestycje. Jak widać, nie ma tutaj żadnego problemu na linii taka partia, inna partia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał wszystkie samorządy, wspieraliśmy także miasto Radom, blisko 100 milionów złotych na przebudowę Alei Wojska Polskiego, na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego przy szpitalu na Tochtermana 35 milionów złotych. Osobiście złożyłem podpis pod tymi umowami i zgodami na przekazanie tych środków, także pozwolenie na budowę lotniska, budowę terminala na naszym lotnisku. No, tak jak mówię. Pytanie, czy prezydent Artur Standowicz byłby gotów do współpracy z dzisiejszym rządem, który jest w opozycji, bo pamiętamy zespół wojewody mazowieckiego odchodząc, zanim tak naprawdę nowa władza państwa odsunęła, odeszliście sami, mówiąc, że nie jesteście w stanie z tym rządem współpracować. To jakby to było, gdyby Artur Standowicz był prezydentem? Czy byłby w stanie współpracować z obecnym rządem? Oczywiście, że tak. Myślę, że trzeba tu rozdzielić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest moja obecność w Urzędzie Wojewódzkim jako przedstawiciela rządu. A druga rzecz to jest gospodarz miasta, który pozyskuje środki z przeróżnych źródeł, czy z rządowych, czy z samorządu województwa mazowieckiego. Więc
Ja zgadzam się, nie wyobrażałem sobie współpracy z rządem pana premiera Mateusza, pana premiera Donalda Tuska z pozycji tak jakby jego człowieka, prawda? No bo wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie. Urzędnikiem, tak. Więc ja sobie tego nie wyobrażałem. No, zostałem zdymisjonowany, za co bardzo dziękuję. Natomiast funkcja gospodarza miasta jest zupełnie inną funkcją i ja jestem święcie przekonany, że będę w stanie pozyskiwać także środki zewnętrzne, czy z administracji rządowej, czy samorządowej. Czy też jeździć do Warszawy, spotykać się z politykami, tak, rozmawiać. No, wie, tak, no. Wczoraj prezydent Radomia Radosław Witkowski rozmawiał z szefem kancelarii premiera. Czy pan też byłby właśnie gotów do tego, żeby podejmować takie działania, jeździć na miejscu, rozmawiać z politykami, którzy są w opozycji do pana? Oczywiście, że tak. Ja nie mam z tym żadnego problemu. No, znamy się też z obecnym panem prezydentem, znamy się z zastępcą pana Struzika, naszym reprezentantem w samorządzie województwa mazowieckiego, więc ja tych ludzi znam osobiście, jesteśmy po imieniu. Ja jestem przekonany, że będę miał dobry kontakt ze wszystkimi. Nie jest dla mnie żadną barierą rozmowy z politykami różnych opcji. Ten, kto mnie zna bliżej, mam nadzieję, że radomianie w tej kampanii też mnie poznają bliżej. Jestem człowiekiem otwartym na współpracę. Bez względu na to, jaki będzie rząd w kraju, myślę, że będzie wspierał nasze miasto, a mam nadzieję, że już niedługo były prezydent Radomia, pan Radosław Witkowski, będzie mnie również w tym wspierał. Oprócz tego, że ogłoszono pana jako kandydata na prezydenta, ogłoszono też listy kandydatów do Rady Miejskiej. Są znani samorządowcy, którzy pracowali w mijającej kadencji, ale są też nowe twarze. Jaka jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości? Przede wszystkim zdeterminowana do tego, żeby wspierać miasto, realizować projekty ważne dla radomian. Jest to taka mieszanka doświadczenia z młodością. Wszyscy jesteśmy energiczni, chcemy pracować dla Radomia, chcemy rozwiązywać te problemy radomian, które przez ostatnie lata, przez obecną władzę w mieście nie były rozwiązywane. Czy wierzy pan w to, że nowy prezydent, jeśli wygra pan te wybory, będzie miał w Radzie większość? Bo do tej pory prezydent w opozycji do Rady Miejskiej, trudno było przyjmować te uchwały, dyskusje były bardzo nieraz kontrowersyjne. Jak pan sobie to wyobraża? No i mam nadzieję, że przyszły prezydent Radomia Artur Standowicz będzie miał większość w Radzie. A jeśli nie będzie miał? To będę rozmawiał z tymi radnymi, którzy będą w większości wobec mnie. To na koniec najważniejsze, priorytetowe zadanie, które chciałby pan realizować w pierwszej kolejności, gdyby udało się panu te wybory wygrać. No mam nadzieję, że zdemontuję ten domofon, który w gabinecie pana prezydenta Witkowskiego został zamontowany. To będzie taki symbol przełamania bariery między prezydentem a mieszkańcami. Ja nie boję się rozmowy z mieszkańcami. Nie muszę mieć zamka w swoim gabinecie na szyf czy klucz. I tym komentarzem kończymy. Dziękuję za rozmowę. Artur Standowicz, kandydat na prezydenta Radomia Prawa i Sprawiedliwości, były wicewojewoda mazowiecki, był gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa.